Witamy piłkarzy gospodarzy, wychodzący na spotkanie z Jeszkiem. Witamy również piłkarzy Mieszka Gniezno, którzy w tej właśnie chwili wychodzą na płytę stadionu. Witamy również trójkę arbitrów reprezentującą Pomorski Związek Piłki Nożnej. A sędzią głównym zawodów będzie pan Wojciech Pułkarz, jego asystentami panowie Artur Zakrzewski i Christian Dietrich. I przypomnienie pierwszych 11 obu zespołów. Mieszko Gniezno z numerem 1 Łukasz Benedykciński, 6 Nikodem Szociński, 7 Jakub Hoffman, 8 Michał Mul, 10 Łukasz Bogajewski, 18 Hubert Walerianczyk, numer 23 kapitan zespołu Dawid Urbaniak, 24 Miłosz Bryleski, 25 Aleksander Pawlak, numer 28 Dawid Piskuła i z numerem 30 Szymon Klimacki. I gospodarze z 1 Patryk Łagodziński, z numerem 3 Michał Gruszka, z 4 Mikołaj Ortyl, z numerem 7 Rafał Leśniewski, z 8 Mateusz Sporek, 9 Tomasz Wzdęga, 10 Jacek Figaszewski, 11 Adrian Markel, 18 Mateusz Rozwarianowski, 20 Jakub Kubiński i z numerem 24 kapitan zespołu Michał Szczańkę. Dzień dobry.
Thank you.
szlaki, Boże, Maria. Ja bym się
Gracz na całego i walczysz do upadłego. 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 Na Zadozera dla Wielby w 15 minucie spotkania podwyższa granicza z numerem 9 Tomasz Bzyga. Pretensje ma do wszystkich, to sam do siebie nie ma. Ale powinno się jeździć na cały sytuację. I cię szanują gminy. To ma pretensje. Mówię sobie, wszystko zrobiłeś tak, jak ci dokazano. A co nie zrobiłeś? Chyba pelka ci pędzi. Zrobiłeś to? Nie. Nie? A czy? Czy mi ktoś zadzwoni? Ja chcę przyjąć za miesiąc. Ja mam to? Od klientów nocy dostaję mecz, to już na sam się domyślić, tak? Okay. On ma do to prezes, który nie do siebie, to co? Nie, wejścia. Dlaczego się to wiedzą? Kurwa, to szuka tam ludzi, którzy już to wiedzi, bo on chyba tam ciebie wchodzi. Oburzony, kurwa, ten... Na co ty dzień mówisz, że tu coś jeszcze dostanie? Z czym? Lewie pokrętówkę ci w czasie nie ma sobie mamy. No, to nie powiedziałem. Ja policzę i napiszę. Ty się cieszysz, że z nami jeździsz, kurwa, na bok, bo byś miał tutaj chyba tam młodych. Oburzony, kurwa, dzieci. Nie,
Nie,
Polska, gdzie było meczu w 24 minuta spotkania. Ponownie Tomasz Bzdęga i 3-0 dla Wielby. Tak.
Ja mam ten mecz pierwszy. To awans, słuchaj, awans, to jedno z drugich. Musisz być. Tutaj kto, jak wygrałem sam, to może chodzi, chodzi.33 minuta spotkania na 4-0 dla Mieldy podwyższa grający z numerem 18 Mateusz Rozmarynowski. Mateusz Rozmarynowski!
Tam ładnie mi tutaj.
Na 5-0 dla Mielny w 39 minucie spotkania podwyższenia z numerem 11 Adrian Merchel. Dobra, do piątej ligi na przykład. Każdy chyba kupił na różnicę. Z tego, że będę to wykonywał. Yeah.
Nie,